Cześć, witajcie z tej strony Grid. Niedawno pojawił się patch, dzięki któremu mogliśmy bezproblemowo ukończyć ekspedycję Omega. Wiem, że wielu z was borykało się z kłopotami, ponieważ w momencie próby zakończenia ekspedycji gra frizowała i tak już zostawała. Pojawił się patch, który najprawdopodobniej dla większości z was okazał się na tyle zbawienny, że daliście radę ukończyć ekspedycję. I dzisiaj parę słów, naprawdę króciutki filmik o jednej z nagród. Chodzi o Perłę Atlasa. Mogliśmy je zdobyć podczas ekspedycji, możemy je odebrać jako jedną z nagród na naszych pozostałych save'ach. I teraz pytanie, czy to zrobiliście? No, ja niestety zrobiłem i okazuje się, że to był dość duży błąd. Jeżeli tego nie zrobiliście, jeżeli nie odebraliście jeszcze nagród z ekspedycji, być może nie ukończyliście ekspedycji, ten film jest dla was. Już mówię wam, w czym rzecz. Film będzie o tym, jak zdobyć jak najlepsze berło na początek. Jak widzicie, moje berełko wygląda w ten sposób. Tutaj nawet nie chodzi o zainstalowaną technologię, którą mam, tylko o super doładowane gniazda. Niestety ja mam te gniazda, jak widzicie, rozrzucone daleko od siebie, czego nie wiedziałem. Berło nie jest tak jak pozostałe nagrody, nie ma przypisanych na stałe slotów. Są one losowane w momencie odbierania go od towarzyszy syntezy żywego srebra. I jak sobie wejdziemy teraz w nagrodę ekspedycji, próbujemy odebrać. No niestety, berło już jest odebrane i nic z tym nie zrobimy, więc jesteśmy, za przeproszeniem, w czarnym dupsku. No ale weźmy sobie, przeskoczmy na mój drugi save. Dobra, w tej chwili jesteśmy na moim drugim save'ie, na save'ie, na którym nie mam odebranych jeszcze nagród, na którym w ogóle nie byłem jeszcze u towarzysza syntezy żywego srebra. No i co musimy zrobić, żeby wylosować dobre berło? Wsiadamy do śmigacza, czy tam jakim statkiem latacie, i wysiadamy. W ten sposób tworzymy punkt odtworzenia. No i teraz udajemy się do towarzysza syntezy żywego srebra po to, żeby odebrać nasze nagrody. Wybieramy zbierz nagrody z ekspedycji i bierzemy berło Atlasa i sprawdzamy. Technologia super doładowana. I druga jest tutaj, czyli są od siebie oddalone. Nie interesuje nas to. Także wczytujemy punkt odtworzenia. Jak już wczytało, robimy podejście numer 2. Wybaczcie, wciąż niestety chrupsko nie daje za wygraną. No i powtórka z rozrywki. I sprawdzamy. Dobra, tutaj w ogóle jest bita, więc nawet nie ma o czym rozmawiać. Czyli wczytujemy po raz kolejny punkt odtworzenia. No i podejście numer 3. Kurde, jakbym nie mógł trochę bliżej, nie? Wylądować. Bierz nagrody z ekspedycji, perła Atlasa, technologia doładowana. I
Niestety trzecie i czwarte pole są gdzieś. Daleko, więc też nie o to nam chodzi. Także ja strzelam pauzę. Widzimy się za chwileczkę. Jak wylosujemy coś, co nas interesuje. Pamiętajcie tylko, żeby nie wczytywać autozapisu, który no, potrafi wygenerować wam w niezbyt odpowiednim miejscu, tylko punkt odtworzenia. Powiem wam, parę minut to trwało, ale tutaj udało nam się trafić na blisko siebie rozłożone właśnie technologie superdoładowane, czyli byśmy mieli je, jeżeli będą cztery, byśmy mieli je w LC. No spróbujmy, nie? Weźmy sobie to multinarzędzie za darmo. Jak się ono prezentuje? Jedno super doładowane pole. Weźmy sobie to, zabierzmy. Drugie super doładowane pole. Teraz po podniesieniu klasy do S idealnie by było, jakby to czwarte doładowane pole wskoczyło tutaj. Także, żeby to zrobić, żeby sprawdzić, musimy udać się na stację kosmiczną. I tutaj bardzo ważna sprawa. Nie używajcie swojego statku, ponieważ wysiadając z niego na stacji kosmicznej, zrobicie punkt odtworzenia i nadpiszecie ten, który zrobiliśmy na początku tego materiału. Zamiast tego wybierzcie teleporter i po prostu skoczcie teleporterem na obojętnie jaką stację. Pamiętajcie też, że musicie mieć 50 tysięcy nanitów, żeby to berło ulepszyć, nie? Także dopatrzcie się, nim to zrobicie w nie. I teraz podnosimy klasę multinarzędzia. $16,500? A możliwe, że gram tutaj na jakimś łatwiejszym poziomie trudności. Ja poprzednio sprawdzałem na swoim save'ie Spermadet. Także tam musiałem wydać 50 tysięcy. No i ulepsz mi je do eski. Niestety mocno nie pykło. Czwarte pole jest gdzieś poza naszym zasięgiem. A możemy sobie sprawdzić gdzie. Niestety czwarte nam wyskoczyło dosyć daleko, więc szczerze mówiąc kompletnie nas to nie urządza. No i co robimy? Ponownie wczytujemy punkt odtworzenia. No i ponownie lecimy do naszego towarzysza syntezy żywego srebra. I dalej polujemy na takie berło, żeby miało trzy jak najbliżej siebie doładowane pola. Mamy jedno, tu mamy drugie. Zaczęło się całkiem przyzwoicie, niestety. Trzecie pewnie jest gdzieś wykopane. I tak, trzecie może być tutaj. A czwarte jest szansa, że pojawi się tutaj, tutaj lub tutaj. No spróbujmy jeszcze, nie? W sumie nic nas to nie kosztuje. W
Znaczy się próbowanie nas nic nie kosztuje, bo już samo ulepszanie berła no jest niestety dość drogie. Jesteśmy na stacji, także lecimy sobie sprawdzić, jak nasze berełko będzie wyglądało po ulepszeniu do ASS. Jeszcze bym nie doleciał. Od razu sobie może wejdźmy w rozbudowę. Jedno, mamy drugie, mamy trzecie. Niestety czwarte gdzieś poszło sobie w pyry. Mamy i czwarte. No niestety są na tyle daleko, że nas to specjalnie nie interesuje, ponieważ nawet jeżeli byśmy chcieli zrobić podkopanie i podstać, gdzie tych dodatków jest całkiem sporo, średnio udałoby nam się tutaj te wszystkie pola zabudować. Czyli tak naprawdę czytujemy i szukamy dalej. Niestety jest to jedyny sposób na znalezienie jak najlepszego multinarzędzia, ale myślę, że warto się pobawić, ponieważ jego moc, kiedy te wszystkie pola doładowane będą obok siebie, nam zrekompensuje czas poświęcony na znalezienie go. Także co, tak na króciutko chciałem wam tylko pokazać, że istnieje taka możliwość. Mam nadzieję, że jeszcze wam się to przyda, że jeszcze nie odebraliście wszystkich nagród. Ja szukam dalej. Wam życzę powodzenia w poszukiwaniach i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia.